Przechodzimy do kolejnego druku, druk nr 186. Sprawy listy ratingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji, utrzymania obiektów jordanowskich oraz zieleni w sprawie prac małą architekturą na 2013 rok. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się zadanie powierzone dzielnicy w zakresie tworzenia, modernizacji, utrzymania obiektów jordanowskich na rok 2013 roku. Doposażenie istniejących obiektów urządzenia zabawowe i elementy małej architektury zero wskazań dzielnicy. Kwota 60 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Środki w wysokości 66 579 złotych. Pozostałe zadania powierzonego w zakresie tworzenia, modernizacji, utrzymania obiektów jordanowskich na rok 2013 przenosi się na zadanie powierzone dzielnicy z zakresu tworzenia dzielnicy bliskiego wraz z małą architekturą na rok 2013. Proszę Państwa, mimo iż to tak troszeczkę groźnie brzmi, to kwoty musieliśmy rozdzielić na tak zwane kwoty na inwestycje i kwoty remontowe. Kwota 60 tysięcy to jest kwota przeznaczona na inwestycje, natomiast kwota ta tutaj 76 579 tworzy remontówkę, którą i tak będziemy później w następnej uchwale dołączać do pozostałych, do bieżącego utrzymania. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Czy komisja opiniowała? Komisja Infrastruktury. Opiniowała jednogłośnie za. Budżetowa. Tak, jednogłośnie za. Sport, jednogłośnie za. Kultury. Nie opiniowała. Praworządności. Nie opiniowała. Bezpieczeństwa. Praworządności. Rewizyjna. Nie opiniowała. Polityki społecznej. Nie opiniowała. Edukacji. Opiniowała jednogłośnie za. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Państwa, to co Przewodniczący powiedział, a dla sprostowania jeszcze, dla wyjaśnienia do końca. No niestety jesteśmy zakładnikami nieszczęsnych procedur w mieście, ponieważ pieniądze na tworzenie ogródków jordanowskich, na dużo rzeczy muszą być, tak Przewodniczący powiedział, środki, jako środki na inwestycje. I w ten sposób z tych środków nie jest możliwe bieżące utrzymywanie ogródków, bo to nie jest inwestycja. I dlatego trzeba robić takie fikołki, że przenosi się środki, część środków do zieleńców, które są pulą bieżącą i tam można bieżące utrzymanie ogródków realizować. No trochę to śmieszne, no, ale wszyscy jesteśmy zakładnikami takich procedur. Znaczy wszystkie też rozdzielenie środków na bieżące inwestycyjne pomaga miastu w obniżeniu tego zadłużenia, tego wskaźnika. Miasto jest bardzo zadowolone, jeżeli ono by wolało, żeby wszystko było inwestycjami. I nie mamy wtedy ani na remont, nie mamy na utrzymanie, nie mamy nic. Środki, które wykazane są w inwestycjach, wybrane są do tego wskaźnika, zadłużenia miasta. W takim razie proszę o przyjęcie uchwały druku nr 186 w sprawie listy ratingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji, otrzymania obiektów jordanowskich oraz zieleńcy obców z PLU wraz z małą architekturą na 2013. Kto jest za? 2012. Uchwała mamy 2012.